Jest 3 kwietnia, Wielki Poniedziałek. Pośród smutku i goryczy ostatnich dni przed męką, naznaczonych zdradą i opuszczeniem przez uczniów, namaszczenie w Betanii jest dla Jezusa kojącym doświadczeniem wiernej przyjaźni i czułej miłości. Popatrz na Jezusa w tej scenie. Patrz, jak On patrzy. Słuchaj, co i jak mówi. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest. A przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Betania to miejsce szczególne. To dom przyjaciół Jezusa i Jego uczniów. Tu zawsze był przyjmowany serdecznie. Dzisiaj też. Ale na przyjaznej serdeczności kładzie się cień śmierci. Wszyscy to czują, choć każdy reaguje inaczej. Zobacz to. Przyjrzyj się każdej z tych osób z Jezusem włącznie. Co dzieje się w ich sercach? Dlaczego tak reagują? Spójrz na Marię.
Patrz, z jaką czułością namaszcza nogi Jezusa, jak je ociera swoimi włosami. Patrz na jej twarz. Ucz się kochać. Poczuj, jak zapach drogocennego olejku rozchodzi się po całym domu. Poczuj jego woń. Spójrz na Jezusa. On nic nie mówi. Ze spokojem i wdzięcznością przyjmuje miłość Marii. Bóg, który pozwala się kochać. A ty? Co czujesz, patrząc na Marię? Spójrz na Judasza. Słuchaj tego, co mówi. Nie potępiaj. Postaraj się wczuć w nędzę i biedę Judaszowego serca. Czy zgadzasz się z komentarzem Ewangelisty tłumaczącym postępowanie Judasza? Zobacz, jak reaguje Jezus. Słuchaj tego, co mówi do Judasza i tego, jak on to mówi. Słuchaj tonu Jezusowego głosu. Patrz na jego twarz. Co on czuje do Judasza? A ty, co czujesz? Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest.
a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Co chcesz powiedzieć Jezusowi, opuszczając Betanię? Co chcesz zrobić? Niech serce ci podpowiada. Nie bój się. Kochaj. Proś. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.